Nie. Nie omawiałem hiszpańskiej. Wydaje mi się, że nie. Słowiańską omawiałem, panie poruczniku, ze 4 lata temu. Pan sprawdzi. Po smoku zaraz, czy po karo, i po karokanie omawiałem słowiańską. Pan sprawdzi. A może nie omawiałem? Będę musiał sprawdzić. Będę musiał sprawdzić. Pan zobaczy w słowiańskiej, panie poruczniku, na początku może będzie łatwiej znaleźć. Jak słowiański będzie, to znaczy, że jest i w teorii debiutów. Dobrze, to przechodzimy teraz do tych. A jako sprawdzę, ile mamy do turnieju. To tak, tak to się nie będziemy bawić. 57 minut mamy. Przechodzimy do nowej pozycji. Ja teraz nie mogę sprawdzić szybko. Co to jest? Pozycja jest taka. Czy ona powinna być wygrana, czy nie? Pierwsze pytanie, bo to jeżeli potrafimy ocenić tę pozycję, to my będziemy wiedzieli, czy ona powinna być wygrana, czy nie? Czas start. Woda Jan w Skrynicy. Ujęcie w centrum miasta. Na oczyszczenie ze złych myśli. Co tak? Co znaczy tak? Karokan jest i smok jest. Tam w Karokanie jest jeden wykład, który ma godzinę 57. Taki wykład strzeliłem. Polecam. Tirca wyłożyłem. Francuskiej nie pamiętam, chyba nie. To jeszcze raz proszę sprawdzić i napisać mi w komentarzu. Ja wszystkie komentarze czytam. Wyrzuca mi komentarze. A krótkie pan ogląda, panie poruczniku? Czy krótkich pan nie ogląda? Pozycja powinna być wygrana. Nie ma powodów, żeby czarne oddały skoczka za dwa piony. Panie kapitanie, nie ma powodu, żeby czarne oddały skoczka. Tu piony kryją to, co potrzeba. I zaczynamy białymi. Pan Szachuś. Król C5. Odebrał ważne pole, teraz chcemy grać B6. Mało tego, nie można ofiarować skoczka na D6, nie można ofiarować skoczka na D6, bo bronimy pionem. Skoczek F5. D6. E6. Udało nam się bezboleśnie przesunąć pionę o jedną linię do przodu. Czarny król ma ograniczone możliwości manewrowania. Nie powinno być trudu z wygranem. E6, król E8. Zgadujemy ruch białych, bo trzeba trochę subtelnością się wykazać. Ruch białych zgadujemy.
Skoczek C8. Skoczek C8, jedna koncepcja. Kto da więcej? Jeszcze daję 10 sekund do namysłu. Myślimy jeszcze chwilę. No, proszę, jakie koncepcje? Skoczek D7. Jeszcze kto da więcej? C6. Biały pion na C6? Proszę bardzo, dokładam. Panie Jeske. Ale zdejmuję, cofam go. O, pan Grzegorz D7. A po co się spieszyć? Trzeba poprawić skoczka. Podpowiadam. Znaleźć najlepsze pole dla skoczka. Póki co skoczek czarny nie ma szacha królowi białemu. Ostatnie 10 sekund daję. No tu na Twitchu proponują koniś D5. Koniś tu ma i o, może tak i tu ma. Koniś D5. Koniś F6. E7. W szachy trzeba grać prosto. Tiu. 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 I pion wchodzi na linię siódmą bez szacha, cokolwiek to znaczy. Król musi wyjść i za chwilę zrobimy promocję. Dobry wieczór, panie Sebastianie. Dawno pana nie widziałem. No dobra, ustawmy następną pozycję. Zróbmy piony mniej złączone. I tu wygrana jest trudna. Bo jeżeli tu podpowiadam, ja to już co prawda mówiłem, ale do was można mówić, że jeżeli czarny odda skoczka za tego piona, tu, to ta konstrukcja jest remisowa, ponieważ nie można odejść skoczkiem boginie piona. Próba przybliżenia króla do piona H7 prowadzi do tak zwanego pata. Do tak zwanego pata. Więc proszę, kombinujemy białym, jak to wygrać. Wam przypominam, że ustaliliśmy, że w wyjątkowych sytuacjach dwa złączone pionki mogą nie dać wygranej. Tutaj pionki są rozdzielone. Kto ma jakiś pomysł?
No nauczymy się nowej sztuki w tym przypadku, więc zachęcam do myślenia. Skoczek D5 jest koncepcja. Król D4 do niczego dobrego nie prowadzi. Król C6 też nie, panie Sebastianie. Jak czarne oddadzą skoczka za pionka B, to nie ma wygranej. Jeszcze 10 sekund dam dla wyrównania szans. No ostatnie 10 sekund daję. Ostatnie. Trzeba wykonać coś, podobny manewr, analogiczny, no trochę inny jak w końcówkach gońcowych, kiedy gońca przesłaniamy. Trzeba zrobić coś, żeby skoczek przestał kontrolować pole B5. Skoczek D7 jest to pomysł. Skoczek D7 to dobry pomysł. Skoczek D5 nie taki zły pomysł, ale tym pomysłem jest centralizacja skoczka. Skoczek E4, król H7, skoczek D2. Skoczek nie może się przerzucić na B1. Jak pójdzie na C2, pion zrobi fru, bo król będzie stał technicznie. Więc co ma biedny zrobić? Goni królem. No i teraz robimy skoczek C4. Taką ala przesłonę. Idzie na B1. Ruch białych. Jakiś inteligentny ruch białych. Myślimy. W międzyczasie cały czas zachęcam do turnieju, gdyby ktoś chciał. O, proszę panowie, Jeskej Uncle zadysponowali kąśliwe król D4. Doskonały ruch król D4. Pochwała król F7. Co teraz? B5. Oczywiście, że B5 ja pokażę, że jest wygrana o takę.
Pan Szachuś. I idziemy tu. To jest jeden sposób wygrywania, złapanie konisia i przejście do końcówki pionkowej. A drugi sposób, tak jak zaproponowaliście, B5. Tak jak czujnie zaproponowaliście B5, król E7, B6, król D7, król C5, ten konik biedny jest oddalony. Próbuję gonić. Ruch białych, czas start. Bardzo ważny manewr, dlatego trzeba go znaleźć. Skoczek E5, brawo. I król C6. I nie ma obrony przed tym. Nie ma obrony. No i to mniej więcej omówiliśmy przykłady z przewagą dwóch pionów. Przejdziemy do pozycji z przewagą pionka, bo dwa piony to się lekutko wygrywa. A może najpierw porówno, o. Ruch białych. Gramy białymi i wygrywamy. No nawet czarne zagrały królem na H4. My wygrywamy po tym ruchu król na H4. Co gramy? Proszę, strzelamy. Skoczek D7, skoczek E5. Widzę, że zdania naukowców. No królem trzeba iść. Król E6. Król G3. Król G3. Koniś D7. Koniś D7 i musi wyjść. Koniś D7. I idziemy do niego. I tu szczęśliwie będzie pan Szachuś. I tu szczęśliwie jest pan Szachuś. Dobrze, ustawimy następną pozycję, której musimy się obronić. Czarny gra E3.
Jak się bronimy? Czas start. Bronimy się. Bazyl 7, 8, 7, 9, 6. Kto to jest? Skoczek D7. No daję jeszcze 10 sekund, bo coś wam kiepsko idzie. A przecież ruch jest prosty. Pierwszy ruch powinien przyjść do głowy. To czy kiedy się bronimy, to wymieniamy figury czy piony. Król F1 niebezpieczny, bo pion pójdzie. Król F1 niebezpieczny, bo teraz koniś, jak przyjdzie na G2, to będzie groził Maciuś. A nic, bo tu mieliśmy dwóch Bazylów, panie Bazylu. Cieszymy się, że pan jest nowym widzem. Może pan się jeszcze do turnieju zapisać. Zachęcam. Pan kapitan się zapisał do turnieju, albo nie? No nie zapisał się pan kapitan pod numerem 8. No bić trzeba, no trzeba bić, nad czym tu myśleć. Król E4. I co teraz? Ajajajajajaj, bo to co to? Tu, bić król E4, co teraz? Zagadaliście mnie. No i co my tu widzimy? No może pana zaakceptują, panie Dixon. No oczywiście, że gramy król F1. Bardzo dobrze pan Bazyl powiedział. Gramy król F1. Pan Szachuś. Król F2. Pan Szachuś. I po król G3, F2, król G2, nie może uzyskać czarny progresu, bo mamy szaszka na E5. Mamy szaszka na E5. Dobrze, ustawmy następną pozycję. Z partii Tajmanow, z paski, był taki szachista Tajmanow. Pięknie grał na fortepianie.
Jak wiecie, niechętnie grywam na fortepianie. Mi się karty ślizgają, a Tajmanow grywał, dawał koncerty, a Smysow mu nawet śpiewał arię. Białe zaczynają i remisują. Piotrogród 1952. Ja tę pozycję znam. Panie Dixo, pan sprawdzi, może tam pana kapitan zaakceptował. Daję jeszcze 10 sekund. Włączam zegar, bo wy bez zegara jak bez ręki. Oj, witam pana Daniela. Jeszcze 10 sekund daję. Co jest koncepcja? Król G6. Brawo. Tak właśnie zagrał Tajmanow. Król G6. Skoczek D5. Gramy dalej. Witam pana Daniela. Pan Daniel się zapisał do klubu. Znaczy do turnieju. Tam jest... Myślimy, myślimy. Tu chcę zwrócić uwagę, że jak jeden pion się wymieni, za drugiego możemy oddać konisia. O, dobry wieczór, panie Janku. Król F6. Król F6 nie jest dobrze, panie Danielu, ale król F7 jest dobrze. Panie Janku, zapraszam na zajęcia w środę. O 18 na żywo. Tu nie można teraz bić, bo zbijemy tu. Więc gramy król F5. I teraz proszę zakombinować po król F5. Czas start.
Tu trzeba się wykazać subtelnością. Proszę bardzo. Skoczek G5 niedobre. Bo pion E robi fru. Daję jeszcze 10 sekund. A jeszcze 10 sekund, a ja zegara nie włączyłem. No tak. A wy nie myślicie, jak ja nie włączam zegara. Król F2? Nie. Koń F2 nie jest dobre. Ale myślimy jeszcze. Ale rzeczywiście trzeba zagrać skoczkiem. Trzeba zagrać skoczkiem. Myślimy intensywnie. Gdzie tym skoczkiem zagrać? Odpowiadam, trzeba zagrać skoczkiem. Pan Daniel pięknie znalazł. A teraz co? A teraz gdzie zagrać skoczkiem? A pan Daniel pięknie znalazł, gdzie teraz zagrać skoczkiem. Podpowiadam. Na F3. Pięknie. No teraz król E4 niedobre. E5. Gramy dalej. Widzicie, jakie tu kombinacje są taktyczne? Dobry wieczór, panie Piotrze. Pan się do turnieju zapisze, nie gada tyle, panie Piotrze. Skoczek H4. Brawo. Pan Daniel widział szacha i go dał. Gramy dalej. To się nazywa pozycyjne remis. To, cośmy wspólnymi siłami osiągnęli. Pozycyjne remis.
10 dni do turnieju, który był... Proszę bardzo, pan Janek wraca konikiem. I co teraz? I co teraz? Król F6, pion robi fru. I co teraz? O, i pan, pięknie jak pan Daniel tutaj znalazł. No dobrze, w nagrodę ustawię wam następną pozycję. Żeście tak ładnie to rozwiązali. Zobaczcie, ile kombinacji jest w końcówkach. Końcówki są najbardziej nasycone kombinacyjnie. To się nazywało, że to są capablancowskie kombinacje. No tu widać, że to białe muszą wygrać. Ruch białych, czas start. Kto bije konisia, ręka w górę. Przedostatni raz zapraszam do turnieju. Zaraz zamykamy. Skoczek G5, to się pan skiepścił, panie Danielu. Dam panu jeszcze 10 sekund. Pan Uncle też się skiepścił, dostał 10 sekund. Pan Sebastian się skiepścił. Tylko nie wiem, czy pan Sebastian chce tak zagrać, czy tak. Panie Sebastianie, pan się zdecyduje. Pan Jarosław się skiepścił. Zbije panu konika, panie Jarosławie, i pan się rozpłacze. Po czym wróci, zbije, jeszcze może wygra, a może nie. Jak pan zbije królem na G6, dalej jest pad. Skoczek D8 też nie można wygrać, bo skoczek bije G6. O, brawo dla pana Tomasza. Pan Tomasz pierwszy raz się... Najprostszy ruch. No dlaczego nie skoczek F4? Skoczek E6. Gramy dalej. Obronić pionka. Znowu trzeba zrobić kombinację. Król E4. No pewnie, brawo dla pana Daniela. Król E4. Myślimy dalej. Panie Tomaszu, króle 5 nie można, bo a niepotrzebnie pan się wycofał, panie Tomaszu, może pan pole pomylił.
To nam się zdarza, ta szachownica jest kwadratowa, to nie jest okrągły stół. No to lecim. Pan Uncle król E5 pięknie zagrał. Też bym zagrał król E5. Ale król E5 nie jest dobre. O, pan Janek, król D5. Przecudny i urody ruch. Król F6, panie Sebastianie, to tak jakby ten król Red Bulla wypił, dostał skrzydeł, jeszcze poszedł pod szacha. Skoczek E6, gramy dalej. Bijemy konika królem czy konisiem? Szesnaście minut nam zostało. Dużo nie zrobimy. A pan Dixie się dopisał? Skoczek H5. Tym razem pan Daniel i pan Sebastian, król D6, wykrzyknik. I pan Uncle też wykrzyknik. Konik F8, gramy dalej. No gramy. Król E7. Brawo, też bym zagrał król E7. A teraz czym konika bijemy? Królem czy konisiem? O, wszyscy, oj, pan Grzegorz, król, pierwszy raz widzę chyba pana Grzegorza, albo nie pamiętam, król E7, bardzo ładnie. No mamy taką naukę, jak to mówią Francuzi, interaktywną. Inter i aktywną. Pan Sebastian niezawodnie skoczek H5. Pięknie, panie Sebastianie, pan znalazł to skoczek H5. Gramy dalej. Czas start. I co teraz? I co teraz? O, mi dzbanek o kubek dzwoni. No król E8, no wykrzyknik. Ale wy pięknie gracie, król E8. I to 10 sekund było za dużo. Lecim dalej. I to niebiescy tak. Niebiescy tak nie odpowiadajcie, bo powiecie, że niebiescy dostają ściągę.
Że panie Janku, w środę pana zapraszam na 18. Pan wpadnie. Pana Uncle też zapraszam. Oj, 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 oj. A jak król odbije? A proszę, pan kapitan jaką klasę wykazał? Tu zagrał. Coś pięknego. Gramy dalej. Oj, pan Piotr się skiepścił. Oj, pan Daniel się skiepścił. Pan Sebastian, proszę. Tiu, tiu, tiu i mat w trzech. Ustawimy szybko ostatnią pozycję. Na dziś, tak szybko. I zrobimy ją szybko, bo to ostatnia pozycja na dziś. Czas leci jak doniczka z okna. Ruch białych. Ruch białych, czas start. Gramy szybciutko. Ile mamy minut do turnieju? No mamy równe 10 minut. To już mamy trochę doświadczenia. To powinno pójść nam prościuteńko. No ktoś tu dobrze zadysponował. Skoczek F6. Król H4. Panie Tomaszu, to jest F6, nie C3. Symetrycznie pan to spojrzał. Król F6. No i B6 idziemy. B6. Król H3. Co teraz? Ruch białych. Król D5, tak, śmiała koncepcja. Król D6, tak, jeszcze śmielsza. Skoczek G4, bardzo śmiała. Król F5, pan Uncle, brawo. Dla pana Uncle za król F5. Król G2. Gramy dalej. Gramy dalej. No troszeczkę wam podpowiem tutaj. Skoczek E4, pan Tomasz. Prawo dla pana Tomasza. Skoczek E4. Nie może bić. Koniś D7. B7.
No i król F3. Skoczek F6 na dwóch. Skoczek bije G4. Widzicie, że tu tego pionka se wzięliśmy. I teraz jesteśmy szybsi. Skoczek F6. Król F2. Król E5. Król E3, król D5, król goni, konik D7, nie puszczamy konisia na B8. Król C3, król C6 i wygrywamy. Myślę, że na tym możemy skończyć.